Witam w filmie tutaj przedstawiającym. No, ten film przedstawia tutaj moje tutaj GoPro i części, które, znaczy akcesoria, które do niego mam. Zaczniemy od tego GoPro, które, no to jest GoPro 8. Te GoPro jest chronione przez takiego case'ika z silikonu, który kosztował tak, nie wiem, z dychę, coś takiego, może 15. I też są szkła hartowane na tym i chyba na tym też. W pudełku po nim jest kabel, przewód to jest w tym pudełku do ładowania GoPro taki, o, fajnie, że jest, bo akurat nie mam takich. Tutaj statyw sobie wsadziłem do tego, ale mam z tego zestawu. Jest statyw na kijek do selfie czy coś takiego, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, ma z długość, no z 2 metry ma długość, to jest długi bardzo, nie? To jest taki statyw sztywny. Muszę z tego rozłożyć, tylko jak to pokazać, nie? W sensie to mógłbym nagrać telefonem na tym statywie, no nie? Było fajnie, ale nie chce mi się. Jest taki statyw z wyciąganymi nogami. Tutaj można wyciągnąć nogi i sobie postawić taki statyw, na nim GoPro. Jest to jeszcze, nie wiem, jakiś... To jest po prostu zaczep taki, no nie? I akumulator do GoPro. Zrzucimy tutaj do zestawu. Jest to chyba zestaw 70 elementów. To liczy, ale no to każdy element po prostu liczy, jest osobne, dlatego wyszło ich 70. Łącznie z tymi małymi. Tutaj w tej torebce już tutaj wyciągnąłem. Tutaj jest takie szelki na to, na... Jak to się nazywa? Na tułów chyba, nie? Szelki na tułów tutaj są. Nie wiem jak to się nazywa, ale no. I dalej są takie naklejki. Znaczy takie przyczepy na klej, które można sobie do płaskich powierzchni i zaokrąglonych przyczepić. Na przykład na kask albo na dach samochodu, nie? Dalej jest takie coś, taka pała gruba. Nie wiem czego, to jest chyba do nurkowania. Więc wiecie, jak gdzieś na szachtach będziemy tutaj pływać, na jakichś jeziorach, to będzie można sobie nagrać i nie utopić kamery, nie? To jest git, nie? To jest statyw, taki giętki. Fajnie się go chwyta też, bo jest taki miękki, nie? Coś co może się przydać na kierownicę. Czyli tak, o, jest kierka, tutaj GoPro siedzi i lecimy, nie? Po mieście albo po chłopach. No zależy jak będziemy jeździć, nie? Tutaj jest, nie chcę się odpakować, ale jest tutaj na głowę. Nie wiem, taka obrączka na głowę, no, żeby sobie założyć na głowę i trzymać kamerę na głowie. To jest takie coś, jakąś rurę, czyli pewnie na kierownicę. I też można sobie śmigać po mieście i po chopkach. Można mieć założone to. Naklejka, która jest do tego. Jest to jakiś naczep na coś. Na przykład na kask, mi się wydaje, że może być na kask. Albo coś zaokrąglonego, bo jest trochę zaokrąglone. No, więc można to kiedyś pewnie to gdzieś przykleję. Kolejne, na rurę, czyli na kierę. Ale to akurat na kierę myślę, żeby się przesuwało. Więc nie wiem na co, może na jakiś trzepak na osiedlu. To założę i jako statyw będzie ten trzepak. Kolejna rzecz. Tutaj na szybę. To akurat mi się raczej nie przyda, chyba że, no nie wiem, no. Będę nagrywał ptaki z okna. Nie będę chciał stać przy oknie. Wtedy nakleję to na okno i będę widział, jak ptaki się bawią na trzewie. Kolejne coś. To nie wiem, co akurat jest. To jest chyba na rękę, żeby chodzić sobie. I można mieć kamerę na łapie. Akurat nie wiem, kiedy się przyda, może podczas urbexu, jak będzie jakieś ciasne miejsce, no to może tam się przyda, ale to akurat, no pewnie się przyda akurat na takim miejscach do czołgania, jak wiesz, z łapą do przodu, to może tak to zadziała, jak sobie wyobrażam. Jest to też taka malutka kieszonka, której nie wiem co jest, bo nie pamiętam. To są jakieś worki. Jeszcze jeden worek znalazłem. Więc są trzy worki w tym zestawie. Jest takie coś, taka opaska z naciskiem.